Dzień dobry, reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Ostatnio Ada upiekła takie przepyszne pierniczki, które teraz będziemy przystrajać. Mamy pisaki, posypkę. Tutaj już mieliśmy, tak, mamy takie dekoracje, tu mamy takie laski i gwiazdeczki, takie różne. Więc pozwólcie, że ja tutaj przykładowego ludzika tak ogarnę, proszę bardzo, zielono oki, taki tutaj co za spojrzenie. Piękny pan, który będzie miał piękny uśmiech, oczywiście szczery, piękny uśmiech od ucha do od jednego ucha. Tylko, że on drugiego uszu jeszcze nie ma. Uszu mu nie narysuję, bo może mi to nie wyjść. Tutaj lukrowane guziczki oczywiście, proszę bardzo. Trzy lukrowane guziczki. Tylko nie ma lukrowane guziczki. Dokładnie. Rękawiczki założymy temu panu, żeby mu było cieplusio. Proszę bardzo. Tu druga rękawiczka. No i myślę, że... Butki jakieś? Butki. Żółte buty. Żółte buty. Proszę bardzo, modne w tym sezonie zimowym, żeby było go lepiej widać. Jak wiadomo, żółty śnieg może nie kojarzy się najlepiej, ale żółte buty mogą być fajne. Najlepiej się mogą kojarzyć. Proszę bardzo, żółte buty i nasz ludzik już. Wiesz, Ada, to by chyba to lepiej pójdzie niż mi. Nie poddawaj się. Nie, ty specjalnie robisz na odczepnego, żeby mnie tutaj dalej działało. Nie. To nieprawda. Ale piękny. Ale czekaj, bo on jeszcze włoski będzie miał, białe, siwe. Taki Mikołaj trochę. Może siwą brodę mu zrobić. O, i brodę mu zrobimy, dobra. Dobra. Patrz. Ej, fajny. Miał takie włosy. Całkiem cool, bym powiedziała. Czekaj, takie włosy i brodę? No. Ojej, aż mu troszkę ustka uciekły. Czekaj, bo zaraz będę miał usta na nosie. Yeah. Patrz. Tak miało być. Trochę mu broda wchodzi w oko, dawno nie był u barbera, ale jest... Teraz jakiś barber go obgryzie. Super fajny gościu. Poczekaj, bo on nie ma gaci. Bez gaci to też głupio. Proszę bardzo, gaciory. O. Szukam dla niego jakiejś dziewczynki i proszę bardzo... O nie! Co? Ręka! Tutaj nie będzie dziewczyna bez ręki będzie. No dobrze, proszę czekaj, bardzo. Czekaj, to oni będą się czemu przytulać. Nie? On ją będzie obejmował. Ale czemu nie? No dziewczyny bez ręki też są. O, i teraz, i teraz jakby miała rękę, powiedzmy, tylko z tyłu za plecami jego. Tak, no tak właśnie. Jest. Dobra, to ona będzie, no też zielono oka, bo z tych kolorów, co mamy, to chyba kolor... Może być czerwono oka. Taki najlepszy będzie. Albo biało oka. No, już zostańmy przy tej zieleni. Powiedzmy, że tak się dobrali. Uwaga, jedna gałka. A! Nie, ja wiem, co ona będzie miała w oczach. Co ona będzie miała w oczach? Poczekaj. Ona będzie taka zakochana. Aha. Jest może nie serduszka, ale takie gwiazdy będzie miała. Wow, ale wypas. A? Wow, ona. Jedna. Okulary takie przeciwsłoneczne. O, jaka gwiazda. Dobra, no usta czerwone, koniecznie wyszminkowane na święta. Ale to ten koleś też ma wyszminkowane usta? No nie, on takie... Tak, takie. O Jezu, jakaś taka niemrawa. Czekaj. Ty, to Ada jest. Włosy blond będą. O nie? W kolorze butów. Taki blond. Tak, on dobrał buty do jej włosów. Uwaga. Ale długie. Dobra, jakieś takie loczki spróbuję zrobić. A, to są chyba loczki. Cień rzucam na te. No troszeczkę tak, ale wszyscy tu widzimy. Zobacz, piękne, jaka para. Żółte loczki. O ja, tak jaka. Fajna kobieta, Halina jakaś, Grażyna. Widzimy Halinie czerwone rękawice. No, może mieć czerwone rękawice. A strój ma, czy ona jest na golasa? Na razie... Zrób jej jakiś biust chociaż. Zaraz trzeba ją ubrać. Zrób jej biust, żeby było, że to kobieta. Bo tak no to... jak? Będzie... No widać, że kobieta, no. Mogę ja zrobić biust? Nie, zostaw mojego pierniczka. Nie, ja zrobię biust. Weźmiesz następnego zaraz. Nie. Nie, tak. To czekaj, to bikini jej zrobię. No, co, białe bikini? Jak? Nie. Robię takie bikini. Uwaga. A co to jest? Góra od kostiumu. A. Tak? No dobra, powiedzmy, że to wygląda. I gacie jakieś, majty. Czerwone czy w tym samym kolorze? Nie, dobra, zrobimy majty. Zielony kostium. No to, ty, to jest para na basenie na przykład.
na przykład. A czemu takie majty nieseksowne? Takie, no bo to jakieś... są figi. No to czemu takie, a nie lepiej połączyć... Z tyłu zrobię paseczek i będą stringi. Dobra, budki. Nie. Dobra, też będzie miała jakieś klapki. No klapki. Żółte? Żółte. Pod kolor włosów. Tak, klapeczki tylko takie. No dobra. Okej. Okay. Elegancko, elegancko. No. Grażyna. Patrz jaka para. Może jemu też takie gwiazdy Jacek w oczach, Barbara. Co? Nie, on jest taki, wiesz... On mocno stąpa po ziemi. Ona jest taka, wiesz, gwiazda. Coś zrobimy im z tym jeszcze? Nic już im to nie rób. Już im starczy. Albo będzie laskę otrzymała. On już trzyma laskę. To ona też będzie trzymała laskę. Oto efekty naszej pracy twórczej, będzie mega słodko i powiem wam, że tak cisnęłam te tubki kolorowe, w ogóle prawie nic już nie zostało na takiej ilości ciasteczek, że aż mnie palce bolą, ale warto było, bo dawno nie robiłam nic kreatywnego, takiego twórczego, także trochę się tu pobawiliśmy, teraz Rafał mi już uciekł, ale też kilka pierniczków przystroił, są też jeszcze czyste. No i podjadaliśmy cały czas w sumie, ale tutaj mamy jeszcze zapas, gdyby ktoś preferował mniej słodkie, bo te to są takie naprawdę konkretnie świąteczne. Hasło na dziś to kartki świąteczne i przyznam, że to zadanie daliśmy, żeby zmotywować samych siebie, bo jeszcze nie byliśmy na poczcie z naszymi kartkami. Także sprawdźmy, kto już wysłał swoje kartki, ale jeszcze wcześniej pierniczki z domowej fabryczki oznaczyła nas przy takich świątecznych słodkościach. Czekolada z orzechami. Ja też się czasami czuję jak taka wiewióra. Uwielbiam po prostu w każdej postaci, a w tej czekoladowej to już najbardziej. Jagadewicz, a Aga nam tu oznaczyła taką kartkę córek przygotowała Tatełowi. Przepiękny Mikołaj w samolocie rozrzuca prezenty i już tutaj do nas leci. Jagadewicz, teraz jest Tyna 92, najpiękniejsza kartka świąteczna. Tu już jest napisane Wesołych Świąt, to jakiś mały artysta albo artystka stworzył taką piękną choinę. Mama Smerfa i Smerfetki, kartka z reniferkiem, także coś dla nas bardzo ciekawego. Tymczasem bardzo dziękujemy za oglądanie vloga, zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, do zostawienia łapki w górę i do zobaczenia jutro!